Pan Robert Gliński, reżyser Kamieni na Szaniec. Witam pana. Bardzo pracowity czas to dla pana, te ostatnie dni, tygodnie. No, pracowity czas to już trwa prawie rok, bo najpierw żeśmy się przygotowywali do filmu, a film był trudny i trzeba było dużo decyzji podjąć, tak, co brać, co nie, bo materiał ogromny i tak dalej. Potem trzeba było to wszystko, że tak powiem, wypiłować. Jak mówi Andrzej Wajda, praca reżysera polega na piłowaniu sklejki Laubzego, czyli na takiej ciężkiej pracy warsztatowej. Trzeba zrobić jedną scenę, drugą scenę, wszystko zlepić i tak dalej. Że Andrzej Wajda mówi, że jedyny moment, a właściwie są dwa momenty, gdzie potrzeba talentu i natchnienia. I pierwszy moment to jest taki, jak się człowiek decyduje na tekst, to znaczy co będzie robił, na scenariusz, a drugi to jak robi obsadę. Że to tak, wtedy trzeba coś, jakiś promień łaski od Boga złapać, żeby podjąć taką decyzję, a potem to już jest taka robota bardzo warsztatowa, więc i tutaj było dużo tej roboty warsztatowej, no i też czekaliśmy na tę łaskę z góry, z nieba, żeby na przykład zrobić obsadę. Obsada jest młoda, obsada jest nieznana, mówię o tych rolach pierwszoplanowych. Głównie. I to celowy zabieg. I to był celowy zabieg, żeby grali młodzi, którzy nie byli nigdy na ekranie. Żeby z ekranu taka leciała siła i energia młodości, żeby to był taki manifest młodych ludzi. I coś takiego myślę, że udało się osiągnąć, bo jak tak widzę teraz, jak młodzież odbiera ten film, to przede wszystkim właśnie odbiera bardzo dobrze tych młodych aktorów, którzy grają główne role. A potem były zdjęcia, a potem był montaż, a potem był dźwięk, a teraz zaczęła się zawierucha, były różne krytyki, jakieś boksowanie, ale już troszkę to się uspokoiło, bo... Ale chyba za wcześnie, żeby mówić o tym w czasie przeszłym. Już, tak? Nie, no może jest jeszcze cały czas, ale ona już jest teraz bardziej taka ludzka, bym powiedział, bo przed tym uważam, że to były takie kopanie poniżej pasa. No. Ona się pojawiła zanim jeszcze właśnie, film nie był skończony. Zrobił, tak. Właśnie, film nie był skończony, a już zaczęło się kopanie. A teraz raczej jest wymiana zdań. To już nie jest takie walenie na oślep, tylko już jakaś jest wymiana zdań, jakaś jest polemika, są spory, niektórym się podoba, niektórym nie. Niektórzy mają zarzuty, niektórzy są bardzo chwalą, więc to rzeczywiście film wzbudza zainteresowanie i emocje. Ale pan się na to przygotował? Więcej, pan wiedział, że coś takiego może się stać? Nie, ja się cieszę, że coś takiego jest, bo gdyby tego nie było, to ja miałbym poczucie, że zrobiłem jakąś tekturową, przykurzoną kurzem pozycję, lekturę, która no tak przeleci, nikt się nie zainteresuje, tam ktoś obejrzy, ktoś nie, trochę młodzieży, bo szkoły zagonią i tak. Natomiast teraz ja czuję, że zrobiłem coś, co wzbudza właśnie te emocje, wzbudza dyskusję. To znaczy, że zrobiłem coś ważnego, jak ludzie na ten temat rozmawiają, piszą przecież. Tylko niektórzy uważają, że nie zrobił pan lektury, bo Kamienie na Szaniec Kamińskiego, a Kamienie na Szaniec Glińskiego, to są dwie zupełnie różne produkcje. Nie no to, dlatego, że jedna jest książką, a druga filmem. No tak, ale Kamienie na Szaniec Glińskiego mają moim zdaniem bardzo dużo z Kamieni na Szaniec Kamińskiego. Przede wszystkim mają młodych bohaterów, przede wszystkim mają ducha tej powieści. Kamiński napisał powieść w 1943 roku ku pokrzepieniu serc, bo była okupacja i wyraźnie z tej powieści bije taki dydaktyzm i takie troszkę posągowe postacie. No to się teraz kompletnie nie nadawało, żeby to utrzymać. To trzeba było zrzucić z tych postaci, ten spisz rzucić je z pomniku, zrobić normalnych, wspaniałych chłopców, bo oni tacy byli. No przecież jak się czyta inne relacje, inne wspomnienia, to byli bardzo fajni,
bystrzy, pełni wyobraźni, ale też różni, bo się różni od siebie ci chłopcy, którzy się kłócili, którzy się bawili, którzy dyskutowali, którzy działali, którzy się spotykali, bawili się w teatr, czytali poezję, robili sobie koncerty. Także nie tylko siedzieli, nie wiem, i myśleli, gdzieś, jak tu przeżyć, wygrać jak tu wygrać wojnę i jak kopać Niemców. Nie. Konspiracja to była, w zależności oczywiście od roku, w którym to, bo w różnych latach ten duch konspiracji coraz mocniej się wrzynał w ich życie. Natomiast przez pierwsze 3 lata to raczej to było tam 50% ich działalności. No. Że się spotykali i właśnie wymyślali, co tu by zrobić Niemcom. A, no to może tam zerwiemy flagi albo coś. Także to było tak. Potem dopiero się jakieś pojawiły takie formy zorganizowane, to się nazywało mały sabotaż, akcja Wawer i tak dalej. I to były już takie formy bardziej zorganizowane, ale też one miały taki charakter młodzieńczej akcji, pełnej wyobraźni, takiego fantastycznej energii. Także to nie byli konspiratorzy, którzy z poważną miną na paluszkach się wspinali gdzieś i zza węgła razili tych biednych Niemców. Ale środowisko Szarych Szeregów czuje się oburzone, no wprost nazywa to, co pan zrobił, bezczelnością wobec pamięci o harcerzach z czasów II wojny światowej. Pan uważa, że ta krytyka jest przesadzona? Oczywiście nie. Oni mają prawo, starsi już ludzie mają prawo. Nie, tak jak środowisko dzisiaj Szarych pani Danuta Rosman też mówi, że jest na pana zła, jest zła na ten film. Widziała go i wyszła rozgoryczona i wstrząśnięta, ale nie przypomnieniem sobie tych historii, których niemal była świadkiem, bo przecież znała całą trójkę, ale sposobem, w jaki pan to pokazał. No to trudno, no to jest jej jakby punkt widzenia. Ale ja też mam opinię też starszych osób, które na przykład bardzo się podobał ten film obecnemu przewodniczącemu Stowarzyszenia Szarych Szeregów, także panu profesorowi Wolskiemu, więc to bardzo różne są, myślę, tutaj odbiory. Myślę, że ktoś, kto chce zobaczyć dokument tamtej epoki, chce zobaczyć film, który jest jakimś archiwalnym zapisem tamtych dni czy tamtych postaci, no to rzeczywiście się rozczaruje. No. To jest film fabularny i współczesny, więc ja nie mogę sobie pozwolić, żeby robić jakąś taki oświatowo-popularyzacyjno, nie wiem, eseistyczny film o charakterze dokumentalnym. Bo to jest w sumie coś innego. No tutaj, takie już są poza wszystkim. Takie są o tych chłopcach i tak dalej. Więc to jest raczej film, który pokazuje pewną formację młodych ludzi, którzy działają w jakimś tam celu i porusza pewne sprawy, no, sprawy takie myślowe, które się wiązały z tą młodzieżą i szuka jakiejś konotacji do czasów współczesnych. No. Na tym polega film fabularny, a nie żeby odzwierciedlać dokładnie w skali 1:1 to, co kiedyś było. To jest zupełnie, to robią dokumenty, chociaż tutaj też jest z tymi dokumentami problem, bo jak się czyta różne książki, to bardzo różnie pokazują różne historie. Oczywiście to część tego środowiska, tych kombatantów, Szarych Szeregów uważa, że takim tym Biblią jest, powiedzmy, Kamiński, czyli Kamienie na Szaniec. Ale jest dużo innych zapisów, materiałów, sprawozdań, reportaży, takich raportów, które pokazują te same wydarzenia w trochę innym kontekście. No i pytanie jest, jak było? Nie wiadomo, jak było. Może było tak, może było tak. Więc żądanie teraz jakby takiej jednej wersji obowiązującej, tej mitycznej wersji, myślę, że jest nadużyciem, bo może było tak, a może było inaczej. Te postaci, mówię o bohaterach Kamienia na Szaniec, były dla pana ważne również tak zupełnie osobiście, choćby przez postać pana mamy, która w Zośce służyła, która była harcerką. Tak, była. Czy to był też jeden z powodów, dla którego przyjął pan propozycję zrobienia kamieni?
Bo pan z takiego rodzaju kina, nazwijmy go komercyjnego, specjalnie nie był wcześniej znany. No, to bym się obruszył, że to jest kino komercyjne. Bo, no, lektura zwykle jest filmem komercyjnym. Ale to nie jest lektura, już żeśmy sobie powiedzieli, że to nie jest lektura. Przez niektórych nie jest to za lekturę uznawana. Bo jakby była lektura, to nie byłoby tej wrzawy. Gdyby to była odrobiona, elegancko, grzecznie lektura. Lekcja z Kamińskiego. Tak, tak. Natomiast ponieważ ten film trochę pokazuje rogi i pokazuje taki własny punkt widzenia, mój i moich współpracowników, i szuka jakiegoś takiego klucza do współczesności, to nie jest lektura. To jest pewien głos, powiedzmy, współczesności w sprawie przeszłości, wojny, postawy, zabijać, nie zabijać, patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. Tam bardzo wiele rzeczy, myślę, że jest w tym filmie. Więc to nie jest lektura. Natomiast jeśli chodzi o mamę, to mama była w batalionie Zośka. Mama była trochę młodsza od tych wszystkich chłopców, którzy są bohaterami Kamieni na Szaniec. I bo jak wybuchło powstanie, to miała dopiero 20 lat. A oni jak zginęli w 1943, to już mieli po 20 kilka, więc mama była taką normalną sanitariuszką, harcerką, nie jakimś tam komendantem ważnym, bo ci, co wszyscy zabierają głos, to uważają się, że tam byli jakimiś ważnymi postaciami. No. Mama była normalną harcerką, która była w powstaniu, była ranna, opatrywała Niemców i powstańców rannych i tyle. Także ja znałem te środowisko, tych ludzi, historię z tamtego czasu, ale z perspektywy właśnie dołu. To znaczy takiej normalności, no, że mama pożyczyła buty koleżance, koleżanka przeszła obok barykady i ją zabili. No i mama powiedziała, już nigdy nie pożyczam nikomu butów. Albo jak umierał na rękach mamy Niemiec na samym początku powstania i mówił muti i tam coś. No i umierał ten młody chłopak niemiecki, a mama go opatrywała. A miała przy tym dosyć sporą traumę, ponieważ kilka miesięcy wcześniej Niemcy zabili jej mamę, no, rozstrzelali pod murem. Także to były takie przeżycia, bym powiedział, bardzo osobiste, emocjonalne i nie z perspektywy walki zbrojnej, konspiracji czy coś, tylko z perspektywy takiego, no powiedzmy, bardzo zwykłego człowieka. Zwykłej młodej kobiety. Tak, tak, tak. I miała chłopca, który ją... Z tego, co tak się domyślam, ją właśnie wciągnął w ogóle do tych szarych szeregów i do powstania. Miała chłopca, który tam był dowódcą plutonu, i on zginął oczywiście na początku powstania, więc to też dochodzi dodatkowe jakaś gorycz i taki jakieś emocje, no, smutne emocje. Premiera i promocja tego filmu zbiegły się w czasie z wydarzeniami na wschodzie, za naszą wschodnią granicą. I siłą rzeczy w takich wypadkach pojawiają się pytania o patriotyzm. Dokładnie te same pytania, które pan między innymi zadaje w Kamieniach na Szaniec. I siłą rzeczy od pana teraz, jako od reżysera Kamieni, wymaga się mówienia o na ten temat. Pan się dobrze czuje w tych butach mentora i takiego nauczyciela młodych ludzi, no bo przecież film jest dla młodych. I pan się spotyka z młodymi. Ja się spotykam z młodymi i właśnie to jest ta ostatnia teraz jakby taki etap tej działalności przy filmie, gdzie spotykam się z młodymi z wielką chęcią, ponieważ chcę usłyszeć, jak oni odbierają ten film, co oni z tego filmu biorą. No bo już głosy tych starszych to wiem, a tu mi się nie podoba, bo tam to było inaczej, ktoś nie stał tak, tylko stał bokiem, albo to mi się nie podoba, bo tam niemożliwe, żeby były mundurki, bo to nie było wtedy mundurków i tak dalej. No to jest jakieś bzdury kompletne. Natomiast młodzi szukają pewnych emocji, szukają bohaterów, szukają jakiegoś utożsamienia się, nawet powiedział, z tymi postaciami, które są na ekranie. I,
I też słucham, co tych, która scena dla tych młodych jest dobra, która jest emocjonalna, na której płaczą, na której się śmieją i tak dalej. Także te rozmowy są bardzo ciekawe. A Ukraina no, potwierdza, że są takie momenty w historii każdego narodu, że okazuje się, że musimy stanąć, no, że musimy stanąć na tym szańcu. Że teraz my tu mamy niepodległe państwo, mamy spokój i możemy sobie dyskutować. Czy ja bym poszedł na barykadę? Każdy powie, nie, po co, ja tam, mnie to nie interesuje. Marysia Peszek śpiewa taką piosenkę, sorry Polsko, ja dla ciebie ginąć nie będę, nie dam ci żadnej kropli krwi. Ale zebrała cięgi za te teksty. Ale tak. Ale z drugiej strony, nie, ale ja myślę, że ty też ma rację, no, jest, po co teraz ginąć, jak nie trzeba ginąć? Po co o tym mówić? Natomiast są takie momenty, gdzie to się staje jakąś koniecznością. I tu jest taki dyskurs pomiędzy postawą romantyczną, prawda, iść, ginąć w imię ideałów i wolności, czy też taką postawą, powiedzmy, rozsądkową, pozytywistyczną. Nie, może przeczekać, może się uczyć dla przyszłości, dlatego, żeby potem odbudować wspaniały kraj. Czyli trochę między postawą Zośki, a postawą Rudego. No tak, coś takiego. To w ogóle te postawy oczywiście w filmie są, że tak powiem, troszkę spolaryzowane, bo one takie nie były de facto. Po pierwsze, one się zmieniały. To teraz jak ktoś mówi, że Zośka był inny, a Rudy był inny, to już też się myli. Bo Zośka był taki w 1941, a w 1942 był inny, a w 1943 był inny, a przed śmiercią miał jeszcze depresję i był jeszcze inny. Więc chłopcy właśnie to mieli w sobie wspaniałego, że to nie były jakieś pomnikowe posągi, tylko że to byli normalni chłopcy, którzy się zmieniali. No, Alek nie chciał zabijać. Nie chciał zabijać, a był bardzo odważny, czyli nie, zaraz powiem, nie chciał zabijać, otchórz i tak dalej. Nie, no po prostu był bardzo odważny, wszystkie jego te akcje, które robił, to były na granicy ryzyka. Że jak odkręcił tą tablicę z pomnika Kopernika, która zasłaniała niemiecki napis, polski napis, tą tablicę odkręcił w biały dzień, to on się co zrobił? Sfotografował się z tą tablicą. A na dodatek zgubił jeszcze aparat fotograficzny. Na końcu... To jest już jakiś odjazd. I teraz był bardzo odważny, ale z drugiej strony nie chciał zabijać ze względów etycznych. To oczywiście mu się pod koniec zmieniło, bo brał udział w akcji pod Arsenałem i strzelał, no i dostał kulkę i zginął. Więc nie ma monolitów, nie ma postaci, które cały czas są takie same. To wszystko jest... Pantarej. Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Tomek Ziętek, nasz, na tej ziemi wyrósł. Proszę w dwóch zdaniach żołnierskich powiedzieć, czy jest pan zadowolony z pracy, którą on włożył w powstanie tego filmu? Niech go pan pochwali. No, jestem bardzo zadowolony z niego, natomiast jedna rzecz jest niedobra i ta ziemia się nie postarała, że Tomek Ziętek nie jest Rudy, a gra Rudego, a wszyscy mówią, że jak gra Rudego, powinien być Rudy. Oczywiście w rzeczywistości Rudy nie był Rudy, ale dobrze jakby był Rudy, bo wszyscy już by się nie czepiali, że Rudy nie jest Rudy. O, to jest cały paradoks tych zarzutów. Natomiast Tomek jest fantastyczny i ma charyzmę DiCaprio połączoną z Jamesem Deanem. Super. Gratulujemy doboru obsady. Dziękuję w takim razie. Bardzo.